Trzy razy się przymierzałem do tego słowa, bo najpierw myślałem, że będę mówił o Samuelu, ale okazało się, że o Samuelu jest dobre kazanie księdza Marka Studenckiego, które można znaleźć na naszej stronie. Jeżeli było słabe kazanie może w kościele, albośmy, to spróbujmy posłuchać, a może się przekonamy do kolejnych także i kazań księdza Marka Studenckiego. Drugie podejście to psalm, który jest po tym czytaniu, ale sobie przypomniałem, że przecież później w liście do Hebrajczyków ten psalm będzie jeszcze występował, więc znajdziemy okazję do tego, żeby to poruszyć. I wreszcie trzecie podejście, też zdawałoby się nieudane, to drugie czytanie z pierwszego listu do Koryntian. I tu dramat. Ci, którzy korzystają z mszalika, jakichś czytań przygotowanych przez liturgistów, no niestety nie rozpoznają myśli świętego Pawła, która jest bardzo logiczna, bardzo konsekwentna, ponieważ ci, którzy przygotowywali to czytanie, akurat tak wymiśkowali niektóre zdania, że można by powiedzieć, że Paweł wygląda na idiotę, który nie potrafi przeprowadzić swojego rozumowania. A tekst jest bardzo ciekawy. To jest pewnego rodzaju miniatura katechetyczna, w której apostoł Paweł przedstawia jakby trzy argumenty za tym, ażeby zachowywać się w czystości, w rozumieniu seksualnym, w rozumieniu szóstego przykazania. Czyni to w dodatku bardzo przekonująco i odwołując się do argumentacji czy pseudoargumentacji, obalając te, które argumenty mogły się pojawiać w Koryncie, bo list jest pisany do Koryntian. Pierwszy argument, który stoi za tekstem świętego Pawła, jest taki. Jeżeli człowiek ma pewne potrzeby swojego ciała, to przecież je zaspokaja. Pewnie rozmówca świętego Pawła przywołał coś takiego, że jeżeli jestem głodny, to trzeba ten głód zaspokoić. I mówił przez analogię, wobec tego, jeżeli pojawia się podniecenie seksualne, powinno być także zaspokojone. Analogia. Paweł mówi, owszem, jedzenie dla żołądka i żołądek dla ciała. Ale to jest obojętne, co ty zrobisz, czym się karmisz, jaką dietę stosujesz, ile jesz, chyba że się obżerasz. W chwili zmartwychwstania nie jest ważne, co jadłeś. Ale bardzo ważne jest to, co robiłeś ze swoim ciałem jako całością, jako wyrazem twojej osoby. Jak używałeś języka, jak używałeś ręki, nogi, uszu. Jak używałeś tego? Bo to zadecyduje o twoim zmartwychwstaniu. Do chwały, do uwielbienia Boga w twoim ciele uwielbionym, albo też do potępienia. Bo ciało rozumiane jako przejaw całego człowieka, to nie jest suma organów. Aż na pewno nie chodzi o analogię do tego, jak spożywam, czy jak używam. Drugi argument odwołuje się do sytuacji takiej, jaka była bardzo trudna dla nowo nawróconych chrześcijan w Koryncie. Niektórzy historycy mówią, że ponad 1000 prostytutek było w tym mieście. Była świątynia poświęcona bogini miłości i te panie zapotrzebowanie zaspokajały, czyniąc to w ramach kultu religijnego. Apostoł Paweł uświadamia temu człowiekowi, który ma tego typu pokusy, jak wielką godność ma jego osobiste ciało. Odwołuje się do bardzo mocnego przekonania Koryntian, że Kościół to jest ciało Jezusa Chrystusa, a nasze ciała są częścią tego ciała Chrystusa. I odwołuje się także do argumentu czterokrotnie przywoływanego w Nowym Testamencie, wziętego z tego opisu stworzenia człowieka, że łączy się mężczyzna i kobieta i stają się jednym ciałem. Trzy razy w Nowym Testamencie o tym tekście, o tym połączeniu mowa jest po to, żeby powiedzieć, że to jest zamierzone przez Boga, że to jest pobłogosławione przez Boga, że to jest wyrazem jedności zamierzonej przez Boga. Raz tylko, właśnie w tym miejscu pierwszego listu do Koryntian w 6 rozdziale jest to pokazane, czy użyte w zupełnie innym sensie. Mówi Paweł, popatrz, jeżeli ty bierzesz swoje ciało, które jest częścią ciała Chrystusa,
Twojego Pana i łączysz się z prostytutką, to bezcześcisz ciało Jezusa Chrystusa. Twoje ciało, które jest częścią Jezusa Chrystusa. To jest absolutnie niedopuszczalne. I wreszcie trzeci argument za czystością seksualną jest wzięty z życia publicznego i religijnego miasta takiego jak Korint. Było wiele świątyń. Musimy sobie uświadomić, że świątynia pogańska to niewielki budynek, który właściwie służy temu, ażeby był tam posąg bóstwa. Jeżeli są wielkie uroczystości religijne, ten posąg jest wyprowadzany na zewnątrz, na plac świątynny, duży, obszerny, który może pomieścić wielu czcicieli tego bóstwa. Taka świątynia jest obsługiwana przez kapłanów, pewnie przez jakąś rodzinę kapłańską, ale także jest mnóstwo niewolników, którzy są kupieni, albo wykupieni z niewoli, albo wykupieni od ich wcześniejszego pana na targu niewolników. Mają wielki zaszczyt, dużo większą wolność niż gdziekolwiek indziej, ponieważ ich obowiązkiem jest tylko dbałość o to, ażeby był piękny kult w tej świątyni. I święty Paweł mówi, że wy jesteście wykupieni. Nie za pieniądze jakiejś świątyni, tylko przez Jezusa Chrystusa, za cenę krwi Jezusa Chrystusa. Jesteście przeznaczeni do tego, ażeby był piękny kult w waszym ciele. Wasze ciało jest świątynią, w której się powinien odbywać kult wobec Boga, wobec Ducha Świętego. To z tego powodu ten człowiek, który był zaprzedany kiedyś grzechowi, niewoli wobec grzechu, a teraz został wyzwolony przez Jezusa Chrystusa, ma dbać o to, żeby kult jego ciele wobec Boga jedynego odbywał się pięknie, jego wolności, także wolności od pożądań, wolności takiej, której Bóg będzie uwielbiony w jego ciele. Trzypunktowa katecheza. Bardzo praktyczna, bardzo prosta, bardzo przekonywująca. Taki jest święty Paweł, także i w innych częściach tego pierwszego listu do Koryntian. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.